Na miniaturce do tego filmu napisałem Stanowski nokautuje Borka i jak bardzo obiektywnie starałbym się spojrzeć na film, który Krzysiek Stanowski wstawił kilka godzin temu, zawsze wychodzi mi na to, że był to na serio nokaut. Hmm, o ile film ten jest oparty na prawdzie. W ciągu 71 minut Stanowski odpiera wszystkie zarzuty, jakie ostatnio padły na niego ze strony Tomasza Smokowskiego i przede wszystkim Mateusza Borka, chwaląc przy okazji postawę Michała Pola. Z Michałem Polem nigdy nie miałem żadnego problemu. Wyjaśnia powody i kulisy odejścia z kanału sportowego oraz okoliczności samego startu tego projektu, przybliża fatalną atmosferę, jaka tam panuje, opowiada o dyskusjach dotyczących finansów i podziału pracy wewnątrz spółki, a także ujawnia kilka osobistych pretensji na czele z absurdalnym powodem zwolnienia z kanału sportowego swojej mamy. Skrupulatne punktowanie Matego Borka i wytykanie mu wygłaszanych publicznie potencjalnych kłamstw i absurdów zajmuje ponad połowę tego materiału. W moim odczuciu bardzo mocnego materiału. Nie chciałbym zabierać Stanowskiemu wyświetleń, dlatego zamiast wstawiać tu fragmenty jego filmu, gorąco Was zachęcam do zapoznania się z całością. Link wstawiam w opisie. Pokażę Wam tylko jeden fragment, który moim zdaniem będzie miał swój spektakularny ciąg dalszy, a który mocno podzielił widzów kanału sportowego. Chodzi o niewyemitowany materiał z Robertem Mazurkiem, w którym obaj prowadzący przed samymi wyborami mieli dyskredytować, a nawet poniżać Donalda Tuska. Coś czuję w kościach, że niebawem ktoś swoje słowa powinien odszczekać. Oczywiście nie wiem, czy Borek, czy Stanowski, bo to na razie tylko słowo przeciw słowu, ale się domyślam. Oczywiście nie jest też prawdą to, co Mateusz Borek powiedział o programie moim z Robertem Mazurkiem i ostatnim odcinku, który nie został wyemitowany. My nie byliśmy zgodni co do tego, czy ten materiał powinien być wyemitowany. I ja nie mówię przed wyborami, tylko ja jednak byłem zwolennikiem, żeby to wyemitować po wyborach, żeby sobie ludzie obejrzeli, co w tym odcinku wymyślili Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. No bo tam padały różne treści. O Tusku, co leży i kwiczy i nie tylko i ja byłem za tym, że jeśli ktoś wziął odpowiedzialność za ten materiał, jeśli ktoś za ten materiał zarobił pieniądze, to dlaczego tego nie wyemitować? Powzięliśmy wspólną decyzję, bo u nas decydują głosowania. Przegrałem to głosowanie jeden do trzech i dlatego i dlatego ten materiał nigdy nigdy nie ukazał się na antenie kanału sportowego. Apeluję do ciebie, pokaż w całości ostatni niewyemitowany odcinek Mazurek Stanowski. Ja bym tego chciał, Robert by tego chciał. Podobno ty też tego chcesz. Nie wierzę, że zablokuje to nagle, Michał Poli powie: Nie, nie emituj mnie. Wyemituj, wyemituj i sprawdźmy. Czy okłamałeś widzów kanału sportowego, warłamowie? Czy zmanipulowałeś widzów kanału sportowego, warłamowie? Czy posunąłeś się do skrajnej manipulacji, żeby mnie oczernić w ich oczach? Sprawdźmy to, zweryfikujmy, bo jeśli się okaże, że nie masz odwagi wypuścić tego materiału, będziesz się chował z jakimiś głosowaniami. Wiemy, jak to z głosowaniami u nas w firmie było, to znaczy nigdy się nie odbywały. Jeśli będziesz się chował z jakimiś głosowaniami, to będziesz dla mnie zwykłym kłamcą. Dla mnie będziesz zwykłym, znaczy już jesteś, ale będziesz w oczach ludzi zwykłym kłamcą. Wiesz co było w tym odcinku przecież? Ten odcinek to była jedna wielka beka z debaty telewizyjnej, z debaty wyborczej w TVP. To było śmianie się z Rachonia i trochę skleczka, choć on w tej debacie nie brał e, udziału. To było śmianie się z Rachonia i z zadawanych pytań. I śmianie się z tej naiwności TVP, że można e, takimi pytaniami głupimi, stezą, zaorać Donalda Tuska i że on będzie leżał i kwiszał. Taki był tego wydźwięk. Albo tego nie obejrzałeś, wtedy cofam, że jesteś kłamcą, e, wtedy po prostu. E, nie, w sumie nie cofam, wtedy też jesteś kłamcą. E, więc. W każdym wariancie jesteś dla mnie aktualnie kłamcą. E, tylko pytanie, czy w oczach ludzi też będziesz. Więc jeśli nie chcesz być w oczach ludzi kłamcą, to wyemituj ten odcinek po prostu. Wrzuć go. E, a jak będziesz w to brnął, to ja go wrzucę, bo ja mam wszystkie odcinki w wersji roboczej i machnę ręką na konsekwencje. Że powiecie, że nie mam prawa, że to jest w, w wasz film i tak dalej. E, machnę ręką na konsekwencje i po prostu to wrzucę do internetu. I będzie Ci bardzo głupio. A po co ma być Ci tak bardzo głupio? Znaczy, i tak będzie. W sumie nie wiem, co masz do wygrania teraz. Jak się zastanawiam na tym, wrzucając czy nie, wrzucając, w każdej wersji wychodzisz na durnia. No ale no trudno. Sam to sobie wybrałeś, chcąc opowiadać o mnie takie, a nie inne rzeczy.